Witam po krótkiej przerwie na moim kanale. W bunkrze się zmienia, ale o tym opowiem w innym filmie. Przy okazji przejrzałem też swoje wyposażenie. To zdjęcie z netu z wyposażeniem medycznym żołnierza rosyjskiego i ukraińskiego zmotywowało mnie do pewnych zakupów w internecie. 1 maja spędziłem więc przeglądając internet i uzupełniając pakiety medyczne. Myślę, że na ten przegląd poświęcę jeszcze jeden film dodatkowy. Niestety dużo sprzętu zużywam na bieżąco, więc zapasy się skończyły. Ale w tym filmie chciałem opowiedzieć coś zupełnie innego. Zapewne słyszeliście o różnych sposobach rozpalania ogniska w każdych warunkach. Ja chciałem Wam sprzedać swój sposób na szybkie rozpalanie ogniska w każdych warunkach, przy każdej pogodzie, oczywiście po uprzednim przygotowaniu się do tego. Jeśli macie kilka kawałków drewna, trochę ropy i benzyny z stacji benzynowej, szczelną puszkę po starej farbie, to nic nie szkodzi przygotować sobie super podpałkę dużo wcześniej. Wystarczy, że drobno pociosane kawałki drewna nasączycie w mieszance ropy i benzyny. Trzeba napełnić puszkę do 1/3 mieszanką, może być w proporcji 1:1. Dodatek benzyny powoduje, że się szybko rozpala, a ropa dzięki ropie pali się spokojnym płomieniem. Kilka dni wystarczy, żeby roztwór wszedł do kawałeczków drewna i służył do łatwego rozpalania ogniska. Jeśli przestrzegacie zasad rozpalania ogniska, czyli zaczynacie od małych, drobnych kawałeczków drewna, a potem dokładacie coraz większych, to gwarantuję Wam, że możecie rozpalić ognisko w każdych warunkach. Zarówno w czasie deszczu, zimą, w czasie śniegu. Wszystkie te sposoby sprawdzałem i to działa. Oczywiście miłośnicy bushcraftu i ekologii powieszą na mnie swoje psy. Ale prepper znaczy przygotowany. Nie szkodzi, żebyście się przygotowali do rozpalania ogniska w każdych warunkach, mając takie małe zestawy do rozpalania ogniska. Puszka zajmuje bardzo mało miejsca, można nosić w plecaku. Jeśli na dnie puszki jest mieszanka, po zużyciu możecie dokładać kolejne kawałki drewna. Mam nadzieję, że mój pomysł Wam się spodobał. A wracając do zmian w bunkrze, taki przegląd sprzętu może się okazać prawdziwym szokiem. Niestety nawet woda może się przeterminować, więc nie polecam wody gazowanej. Natomiast prace potrwają jeszcze kilka dni, więc czekajcie cierpliwie i do zobaczenia. Cześć!